tu warto też spytać, jakiej narodowości są ci sędziowie i jakie paszporty mają oprócz paszportu polskiego. W okręgowych komisjach wyborczych jest już 117 sędziów. W komisjach rejonowych wyborczych jest aż 195 sędziów. I warto pytać, jakiej narodowości są ci, tu już 300, ponad 300 sędziów bierze udział w każdych wyborach. Zaledwie 200 tysięcy wyborców z obsadzanych w obwodowych komisjach wyborczych, 25 tysięcy. To chyba nie jest dokładna ich liczba, tych komisji. Ponad 200 tysięcy to też nie jest dokładna liczba, ale tych sędziów 195 rejonowych, 117 okręgowych i 9 sędziów dokładnie. Przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej jest Wojciech Hermeliński, sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Zastępcy przewodniczącego to Wiesław Kozielewicz i Sylwester Marciniak. Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny. Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej dalej sędziowie Wiesław Bluś, SN, Zbigniew Cieślak, TK, Arkadiusz Despot Młodanowicz, Naczelny Sąd Administracyjny, Wojciech Kręcisz, Naczelny Sąd Administracyjny, Janusz Niemcewicz, Trybunał Konstytucyjny i Krzysztof Strzelczyk, Sąd Najwyższy. A więc widzimy, że spośród tych 9 sędziów Trybunału Państwowej Komisji Wyborczej nie ma ani jednej kobiety. Są 100% mężczyźni. Z Hermelińskim Wojciechem na czele, o którego narodowość już pytałam w poprzednich filmach. Warto pytać, dlatego że dzieją się w związku z wyborami prezydenckimi 10 maja 2015 roku bardzo dziwne rzeczy. Czy w ogóle te wybory są ważne? Moim zdaniem są ex lege nieważne. Zarówno te wybory prezydenckie 10 maja 2015 roku, jak i te wybory samorządowe, które odbyły się 16 listopada 2014 roku, a cała Państwowa Komisja Wyborcza podała się do dymisji właśnie po nich. Warto pytać, dlatego że faworyt według sondaży jest infamisem Bronisław Komorowski, natomiast faworyt partii Prawa i Sprawiedliwości jest, tutaj widzimy go, zaangażowany bardzo obrady Sejmu Knesetu Izraelskiego, który nielegalnie w 2014 roku, 27, tu widzimy właśnie Andrzeja Dudę, który bez słuchawek siedzi na obradach, nielegalnych obradach Knesetu, które odbyły się 27 stycznia 2014 roku w Krakowie, i wierchuszka PiS z byłą minister spraw zagranicznych Labudą, która również siedzi bez słuchawek na tych obradach Knesetu.
waszej solidarności, w imię sprawiedliwości, prawdy i godności. Więc kim są te osoby, które udają Polaków, udają patriotów? I tutaj mimo protestów środowisk, wielu środowisk narodowych, polskich środowisk, tam na drugim planie widzimy Kosiniaka-Kamysza. W innym ujęciu widzimy również czarnego Żyda Godsona z Platformy Obywatelskiej. Kim są ci ludzie, którzy rzekomo reprezentują Polskę od już tylu dziesiątek lat? I do jakiego stanu doprowadzili Polskę? Chcę zwrócić Państwa uwagę również na zespół polsko-izraelskiej grupy parlamentarnej, którą założono w 2012 roku i w której jest zarówno mnóstwo posłów z Platformy Obywatelskiej, jak i z PiS. W tym senator PiS Jackowski Jan Maria, który bardzo często z dużym parciem na szkło występuje w mediach różnych. Wczoraj widzieliśmy go chyba w Polsacie. Często jest w toruńskich mediach i nigdy o tym nie wspomina. Czym zajmuje się polsko-izraelska grupa parlamentarna założona 16 lutego 2012 roku? Składa się z 34 posłów i senatorów. Jest w tym również właśnie ten czarny Żyd Godson. Godson John Abraham. No Abraham to też jest specyficzne imię i o czymś świadczy. I nawet ten Abraham jest wiceprzewodniczącym tej polsko-izraelskiej grupy parlamentarnej. Jeśli chodzi o współpracę, to zadziwiające jest polskie linie lotnicze, które znajdują się jako członkowie Izrael w grupie strategicznej, którą omówię w następnym odcinku. Dziś wiem, że dotrzymaliśmy słowa. Nie tylko dotyczy to również ciał, które trafiły, jak Państwo wiecie, po raz ostatni na nasze lotnisko od jak dawna, w ilości 21. Od jak dawna Żydzi rozkradają Polskę? Piątek, ale najmniejsze sprawy, który został przebadany, najmniejszy szczątek, który został znaleziony i na kim miejscu. Kim są ci ludzie? Kim są ci wszyscy sędziów, którzy w Państwowej Komisji Wyborczej wypadku, swoim sędziowskim autorytetem i przesiewiano ją zapewniać w Polaków, sprawiać każdy wrażenie, że sprawek został tu wszystko jest legalne i wszystko dlatego tutaj też jest dzisiejsza prawidłowo. I to, co się dzieje na tej sali, które następują i po sobie Państwem, w tej sekwencji, wam, bo wy prosiliście o tę informację, jak obecnie najpierw wybory do Europarlamentu, tak jak gdyby był najważniejszy, w następnej kolejności wybory do samorządów, wybory prezydenckie, teraz 10, 4 dni temu, 10 maja 2015 roku. I w tym maratonie wyborczym na końcu znajdują się najważniejsze wybory parlamentarne, które planują ci ludzie zrobić prawdopodobnie w listopadzie. Państwowa Komisja Wyborcza. Warto zapytać również Konferencję Episkopatu Polski i Interrexa, jego
ekscelencję prymasa Polaka. Pamiętaj także o członkach mojej bliskiej rodziny, o Marii i Bronisławie Rolko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do następnego odcinka.